Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy oglądać jednego z lepszych koreańskich graczy. Ma on aktualnie 1500 punktów Challengerze, tak jak możecie zobaczyć w lewym górnym rogu. Będzie on grał z Kianem, czyli z kolegą, którego już omawialiśmy na tym filmiku i wspólnie będziemy analizować, jak on rozgrywa gry na najwyższym poziomie w Korei. Mam nadzieję, że czegoś się nauczymy. Grę tą będę odtwarzał w tempie dwa razy zwiększonym, żebyśmy szybciej mogli obejrzeć i nie siedzieć tu 30 minut. Niektóre walki też będę pośpieszał, żebyśmy się skupili na tych decyzjach, które mają znaczenie, czyli co wybiera z karuzeli, co kupuje, jakie itemy składa. Pierwsze, co bierze, to bierze łuk. Ciekawa decyzja, z tego co widziałem, Alan najczęściej teraz wybiera BF albo spatulę, żeby iść w Void Assassinów. On zdecydował wybrać łuk, o którego nikt nie walczył. Łuk nadal jest bardzo mocnym itemem. O, teraz nam skoczył dźwięk. Tutaj było troszkę zmutowane, żeby nie było copyrightów. Przyciszę, żeby wszystko było ładnie słychać. Gra niestety po koreańsku. Wraz z jego z komentarzem. 7 golda już, czyli na drugiej walce będzie on szedł w Interesta. Ciekawa decyzja, bo teraz wypada więcej golda. Może to połączę. Teraz wypada dużo więcej golda, tak więc można po tego Interesta wcześniej iść. O właśnie, już ma 10 i kupuje dwóch knightów. O tym chciałem też wspomnieć. Ja na pewno bym kupił tych dwóch knightów w sumie od razu. Bardzo lubię grać knightów na początku. Pewnie sprzeda tego Blitza, żeby mieć Interesta. I trafia on też Kasadina, czyli możliwością jest zebranie spatuli oraz pójście w Kasadin Assassin bardzo wcześnie. Tego Blitzcranka nie wiem czemu trzyma, ja bym go na pewno sprzedał. Może czeka aż mu wypadnie pieniądz, jeżeli tak to nie będzie go sprzedawał. O właśnie. Dlatego nie powinniście się śpieszyć z takimi decyzjami. Co teraz będzie robił? Sprzeda Dariusa czy nie sprzeda? Nie sprzeda Dariusa, czyli będzie próbował stracić jak najmniejszą ilość HP. I już bardzo wcześnie skautuje. Bardzo wcześnie sprawdza. Tutaj chyba coś wspomniał o Kasadinach, bo najechał na nich myszką. Tak więc na pewno coś o nich wspominał. Niestety mój koreański nie jest wystarczająco dobry, żeby zrozumieć, co oni mówią. Dobra, walki będziemy sobie skipować. Pierwszą walkę wygrał. Otrzymuje 100 HP. 20 golda już jest po pierwszej walce. To jest bardzo dużo. Ja bym wolał wykupić właśnie Jace'a, żeby mieć możliwość iść w shapeshifterów, bo bardzo ich lubię, szczególnie jeżeli mamy pas na początku, ale widzę, że on tutaj prio ma na zbieraniu ekonomii. Prawdopodobnie będzie szedł w tego Kasadina, Voidów też zbiera, Assassina, tylko ja zauważyłem, że Alan też o tym wspominał, że jeżeli nie macie BF-a albo nie macie spatuli, to naprawdę nie ma co iść w Kasadin Assassin, bo ciężko jest zebrać tego builda. Jest to mocny build, ale naprawdę trzeba go umieć grać mądrze, bo jeżeli go za bardzo sforsujecie, to po prostu za wcześnie odpadniecie, próbując zebrać spatulę albo BF-a. Na przykład po kragach już możecie mieć około 50 HP i to nie jest wystarczająco, żeby manewrować później swoim pozycjonowaniem lub na przykład jeżeli siądzie taki nieszczęśliwy Phantom na waszego głównego carry. Po prostu nie macie marginesu na błędy. Tutaj utrzymuje czwarty level i 30 golda po drugiej walce, tak? Przed pierwszą karuzelą możliwe, że uzbiera nawet 40 golda. Nie wiem ile teraz się dostaje. 8 albo 7 dostanie. Naprawdę dużo. Zobaczymy. Wybieram drugi z karuzeli. Jeżeli weźmie spatulę, nie dostaję spatuli. Po co ja bym poszedł? Po łuk chyba drugi. On zbiera BF-a. Drugi łuk jest fajny, bo na pewno daje mu możliwość na Rapid Fire Kanona i przejście w wiele kompozycji, ale jeżeli chce on sforsować Void Assassin, no to BF-a musi mieć w tej sytuacji. Kupuje Pajka pod Assassina, sprzedaje Vegara i 40 golda. No to jest niesamowicie wielka ilość golda. Tutaj sprawdza tego gościa, to jest jedyny gość, który gra Voidów w tym lobby, czyli cały czas go kontroluje. Ile on tych Voidów ma, czy on po nich rolował, jaką on ma szansę, że będzie mógł jeszcze zebrać Kasadina na trzeci poziom. Czyli cały czas skautujemy, to jest bardzo ważne. Tutaj widzę, że on często zerka na swoich przeciwników, co może iść. Ciekawi mnie, czy jeżeli dwie lub trzy osoby by szły w tego builda, to czy by go odpuścił wcześniej. Bo jak na razie troszeczkę go myślę, że go forsuje, można powiedzieć. Z knightami na pewno nie straci dużo HP, 45 golda, będzie miał ponad 50, po kragach 60. Z dwoma knightami nigdy nie stracicie dużo HP, szczególnie gdy Darius jest na drugim poziomie. Tutaj cały czas komentuję, niestety nie rozumiem, walkę sobie skipniemy znowu. Wygrywa on kolejną, są to dwie wygrane z rzędu.
Pajka na drugi poziom dostaje Kasadina kolejnego. Standardowe ustawienie, żeby Pajk zastunował te dwa golemy po lewej. I bez problemu raczej pokona. Zeda ustawiacie blisko, bo jeżeli macie asasyna wystarczająco blisko przeciwnika, to on nie będzie skakał, tylko zacznie go atakować. No właśnie. Pajk zastunował wszystkie trzy golemy. I dostaje on Guardians Angela. Bardzo możliwe. Ja bym szedł w Guardians Angela z tego builda. O, dostał spatulę. Czyli teraz już wie, że będzie mógł iść w tego builda. Bez spatuli byłoby ciężko. Nie wiem, co by zrobił, jeżeli nie szedłby, nie miałby spatuli, bo ciężko jest dostać spatulę. Jest on wysoko w HP. Na pewno z karuzeli by nie dostał. I tutaj zaczyna rolować, ale jeszcze niewystarczająco roluje. Wiele osób tutaj zrolowało całego golda, ale pamiętajcie o tym, że zmieniła się ilość potrzebnego expa na dany level, czyli teraz jest 8 na 12, dlatego może on poczekać jeszcze jedną rundę, zanim zleweluje. Złożył Warmoga, ciekawa decyzja. Z tego co wiem, to lepszy jest Morello na Pajku, ale no fajnie to działa, widać, że ten frontline mu się tutaj mocno utrzymał i przez to wygrał kolejną walkę. Naprawdę ciekawi mnie, jakby to było, jakby nie wypadła mu spatula. W co by poszedł, co by szukał na karuzeli. I tutaj zaczyna hyper rolowanie na czwartym poziomie. To jest ostatni poziom, gdzie możecie znaleźć wysoką ilość postaci za jeden golda. Później już jest ciężej. Bo na czwartym poziomie macie 50% szansy, że znajdziecie postać za jeden golda, a na piątym poziomie to chyba spada do 37 lub 35%. Tak więc czwarty poziom to jest w sumie taki ostatni poziom do hyperrolowania. Ma on Zeda. Niestety nie może z nim nic zrobić. Chociaż mógłby. A nie, zalokował, dobrze, no, bo teraz wejdziemy o piąty poziom, wystawi coś na planszę, kupi Zeda. Dokładnie, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Trzy postacie są prawie na trzecim poziomie. Zed też jest tutaj ważny. A, kolega widzę, no, zeskautował. I ktoś tam ma już Kasadina na trzecim poziomie, tak więc nie będzie łatwo go zebrać. Rek'Sai na Warmogu, to jest jedyny frontlane w tym teamie, to jest jedyna postać, która nie skacze i wszystkie postacie przeciwnika będą ją targetować, tak więc chcecie, żeby ona utrzymała się jak najdłużej. Zobaczymy, kiedy zacznie znowu rolować. Myślę, że po wilkach będzie taki moment, że zacznie rolować. Tutaj na pewno chciałby zebrać łuk, żeby mieć Rapid Fire Kanona na swojego Kasadina. I ten łuk uda mu się zebrać, bo idzie on w jego stronę. Dokładnie, zbiera Rapid Fire Kanona. Ten ma Dragon's Claw na Kasadinie, to jest ciekawe, bo w sumie on bardziej sforsował tego builda, można powiedzieć, bo nie może zebrać spatuli. Jakby miał spatulę, to o wiele lepiej by to wyglądało dla jego przeciwnika. No, myślę, że po wilkach zacznie tutaj rolować. Na pewno nie będzie wbijał szóstego poziomu, dopóki nie znajdzie tych postaci na trzeci poziom. To jest taka podstawa, że musicie mieć te postacie na trzecim poziomie. Jeżeli sforsujecie tego builda i nie dostaniecie Kasadina na trzeci poziom do Rek'Sai, to możecie sobie pomarzyć tylko o wygranej w danej gierce. On ma Morello oraz Frozen Hearta na Pajku, bardzo mocne itemy. Zaskakuje mnie, że on tego nie zrobił. Nie poczekał na Morello na Pajku, tylko złożył Warmoga. Ciekawa decyzja, myślę. Zobaczmy, co z tym armorem też zrobi. Bardzo możliwe, że Frozen Heart właśnie na Pajka. A jeżeli nie, to Guardians Angela na Zeda, bardzo możliwe. Red Buffa raczej nie ma sensu składać w takiej kompozycji. Kolejna walka, tutaj już miniemy. Została ona wygrana. Oj, przepraszam za ten dźwięk. I kolejna walka na wilki. Zobaczymy, co mu tu poleci. O, tamten w ogóle poszedł w 4 ninja i złożył dwa razy Solaris na Kennenie. 4 ninja są teraz ciekawym buildem. Raczej się idzie 4 ninja elementalist i tylko 3 asasynów niż 6 asasynów. Słabe itemy, nie powiem, że nie. I zaczyna rolować. Musi ją znaleźć postacie właśnie na trzeci poziom. O, proszę. Rek'Sai, Kasadin, trzeci poziom. Nie wiem, czy będzie tu. Wątpię, że będzie tutaj rolował. A proszę, roluje. Myślałem, że znalezienie jednego Kha'Zix'a nie byłoby warte tracenia interesu oraz ekonomii, ale ewidentnie się mylę, bo on zaczął rolować i znalazł tą postać. Trzy postacie na złocie, no to już jest praktycznie gwarantowane top 4 w takiej kompozycji. Teraz myślę, że zacznie on oszczędzać
wbić siódmy poziom, żeby uzbierać 6 asasynów. To jest bardzo, naprawdę bardzo ważne w tej kompozycji. Przeskok z 3 na 6 asasynów jest bardzo kosmiczny, bo wtedy Kasadin nie ma 35% na szansę na kryta z True Damage'a, tylko jest to 50% szansy na kryta i cały team na tym korzysta. Tak więc teraz opłaca się składać 6 asasynów. Kian, czyli ten gracz, którego już nieraz tutaj analizowaliśmy, czy tam uczyliśmy się z nim, też gra na koreańskim serwerze. Bardzo wysokie elo tego gracza. Jednego Warwicka sprzedaje, żeby mieć szansę. Jeżeli on wygra, to drugiego się nie pozbędzie. Jeżeli przegra, to myślę, że pozbędzie się tego Warwicka, żeby mieć wyższą ekonomię i kolejny punkt interestu zahaczyć. Dwóch itemów na razie nie dotyka, na pewno będzie czekał na raptory. Tutaj raczej tą łezkę, chyba tą łezkę będzie zbierał, jeżeli będzie miał szansę. Tak bym strzelał, że będzie to Frozen Heart na Pajka. Oprócz tego mógłby jeszcze złożyć Dragon's Claw'a. Łezki niestety nie ma, bierze łuk. Jak najbardziej łuk zawsze można zebrać. Skautuje on wszystkich swoich graczy, nie wiem czego szukał. Nie jestem najlepszy w scoutingu, nie wiem czego on tam szukał. Możliwe, że po prostu pozycjonowania, bo jeżeli gracie 6 asasynów, to wasza postać, która nie skacze, czyli w tym przypadku Rek'Sai, musi stać albo po lewej, albo po prawej stronie, żeby właśnie o taką kompozycję wyciągnąć. Oni poszli do środka, czyli wyszli o tą jedną, dwie kratki, żeby atakować Rek'Sai. Jeżeli ona by była w prawym rogu, to wyszliby oni jeszcze dalej i wtedy Ashe byłaby bardzo prosta do zabicia. Tak więc pamiętajcie o tym, jeżeli gracie asasynów, żeby skautować i pozycjonować waszą postać, która nie skacze w najdalszym rogu od swojego przeciwnika. Tą walkę też skipniemy tutaj przed raptorkami. Prawie wyrzuca on jednego gracza. Zostaje ich 7. No ciekawa gra, bo ten build, no tak jak mówiłem, nie jest łatwy do zagrania. Trzeba wiedzieć, kiedy rolować, kiedy nie rolować, kiedy się zatrzymać, tak jak teraz, żeby szukać kolejnego asasyna, żeby mieć ich 6. Kiedy trzeba rolować, kiedy się poddać tym buildem. No chociaż jeżeli złożycie już Assassin Kasadin, to już raczej nie macie z tego odwrotu. Szuka on tutaj właśnie Akali, nie chce wrzucać, bo zabierze to ninja od Zeda. Ale właśnie, szukał Rengara, dostaje 6 Assassinów. I... o proszę. Runans na Kha'Zix'ie. Runans bardzo fajnie działa na Kasadinie, bo wtedy on kradnie manę z dwóch celów. Na Kha'Zix'ie pierwszy raz widzę, żeby ktoś Runana składał. I przegrywa on na Rangersów. Ciekawe. Przeważnie jak ja gram Rangersów przeciwko Void Assassin, to rzadko kiedy przegrywam. Sprawdźmy, co troszeczkę cofnę. Sprawdźmy, czy ten przeciwnik, który go pokonał, miał kogoś w lewym rogu. Tak. Tak się powinniście. Zatrzymam tutaj. Zatrzymam. Kurde. O. Tak powinniście się ustawić Rangersami, tu jest troszkę przeciemnione, niestety jak jest pauza, ale zawsze najsłabsza postać, która ma daleki zasięg, powinna stać w przeciwnym rogu. I dlatego on wygrał, bo Kha'Zix, Rengar, wszyscy skoczyli w najdalszy róg i dlatego jego kompozycja się nie ruszyła. Mógł on tu przegrać, jeżeli wyskautowałby, chociaż ciężko się ustawić na jedną postać, ale jeżeli wyskautowałby, że większość przeciwników jest ustawionych w lewym rogu, zostawiłby Rek'Sai w prawym rogu i ta kompozycja by się ruszyła. W tym przypadku się nie ruszyła, bo Rek'Sai stała za blisko przeciwnika. To jest taka kosmetyka, którą naprawdę warto o niej pamiętać, bo... O proszę, teraz skautuję i nie ma za bardzo co zrobić z tą Rek'Sai. Bo przeciwnicy są rozrzuceni. Jeden po prawej, jeden po lewej. Jeden na środku, tam gdzieś ustawiony. Jeżeli wszyscy by byli po lewej, no to Rek'Sai idzie na prawo. Tutaj też będzie close. Kasadin raczej to sklaczuje wraz z Rek'Sai. Wyrzuca on kolejnego przeciwnika i zostają w top 3. Teraz o wiele łatwiej mu się będzie pozycjonować. Jeden gra chyba Ninja Elementalist. Rangersi oraz Ninja Elementalist. Na niego nie musi się pozycjonować. Myślę, że powinien się pozycjonować na tego przeciwnika. I tak jak mówię, Rek'Sai idzie w prawą stronę. I teraz patrzcie, ta cała kompozycja wyjdzie do przodu. I nie będzie nawet bliska ta walka, tak? Wcześniej przegrał, teraz przestawił Rek'Sai na prawo. I wygra z łatwością. To, że był to klon, nic nie zmienia. Teraz klony działają tak samo jak przeciwnicy. Infinity Edge, najlepszy item dla niego. Czy dostanie? Dostanie tego itema.
I myślę, że od razu powędruje on na Zeda lub na Kha'Zixa. Dokładnie, Infinity Edge, Phantom Dancer i szuka Zeda, Pajka na trzeci poziom, żeby już mieć naprawdę skompletowaną kompozycję. Nie wiem, dlaczego on nie wystawił jednej postaci, ten gracz Rangersów. Tu raczej bez szans, Kasadin targetuje Kennena, zostaje przeciwnik bez CC. I tamten jeszcze przegrał z jego klonem. Raczej wygrana. Tutaj już nie ma za bardzo co mówić. Troszeczkę możemy przyspieszyć. Przestawia on Rexa jeszcze dalej, żeby ta kompozycja się cała ruszyła. Ale niestety nic to nie zmienia. Po prostu przeciwnik przegrywa, odpada, a nasz gracz, którego nikt nawet nie potrafi wypowiedzieć z Challengera, 1516 punktów. Za wygraną dostał tylko 36, niestety. Tak więc, jeżeli wy narzekacie, że dostajecie mało punktów, to zobaczcie, jak mało on dostaje za ósme miejsce. Pewnie by stracił z 80. To by było na tyle. Jeżeli wam się podobała taka analiza jednego z lepszych koreańskich graczy, to mogę takich wideo znaleźć więcej. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie komentarz. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.